serdecznie wszystkie wodniki na czytaniu układu partnerskiego według kart Tarota. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku przede wszystkim i mam nadzieję, że jesteście gotowe na naszą nową podróż w 2023. Już mam wcześniej karty potasowane, tak jak już wiecie. Nie będziemy marnować czasu i zaczynamy od mojego układu autorskiego. Karta Tarota na Wasze związki partnerskie wodnika 2023, styczeń. Zobaczmy, jak to sobie przedstawia się u Was, kochane wodniki. Jak to wygląda? Pierwszą kartą, jaką cechuje Wasze związki partnerskie w styczniu, jest Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy opowiada o tym, że jesteście zdecydowane wejść w ten rok w bardzo braworowy sposób. Jesteście gotowe na totalną autentyczność i jesteście gotowe na wyrażanie dokładnie tego, czego chcecie w swoim związku. Widać bardzo dużo tutaj dynamiki. Jesteście jeszcze być może w bardzo pobudzonej wibracyjnie energii wodniki. Oprócz takiego wielkiej motywacji i wielkiej chęci działania i wielkiej chęci rozpędu na nowe doświadczenia, na nowe smaki życia, to jeszcze uwaga, żeby ta energia, którą będziecie bardzo mocno czuć i jej wibracje, nie zamieniły się też w sytuację taką, że nastąpi otwarty, jawny konflikt w Waszym związku partnerskim, tak? Dlatego, że czujecie ogromny przypływ tej energii i ona różnorako się będzie Wam przejawiać, tak? Jeżeli nie dojdzie do jej rozładowania w postaci być może nowego projektu, nowego działania sportowego albo takich przejawów wyczynowych, może dojść właśnie do akumulacji tej energii i braku jej rozładowania i może to przejść w związki partnerskie w postaci wielkiego konfliktu. To nie będzie konflikt rozwiązania, ale to będzie taki konflikt właśnie przejawów swojego ego, tak? Jesteście też wodniki gotowe bardzo bronić swojego gniazda i bardzo bronić swojego związku, więc jeżeli ostatnio ktokolwiek podważył Wam ważność Waszej relacji, jest teraz narażony na Waszą bardzo diametralną i bardzo wielką odpowiedź i dosadną typu zostawcie mnie wszyscy w świętym spokoju, ja dokładnie wiem, co robię i nikt nie musi mi mówić, w jaki sposób mam przeżywać moje życie, a już od stycznia 2023 wodniki jeszcze bardziej czują, że są zupełnie, nie chcą iść w tym samym strumieniu, co inne osoby i chcą zupełnie niezależnie podejmować decyzje o swoim życiu bez względu na opinię rodziny, przyjaciół, ani nikogo takiego, więc mamy tutaj wodnika, który wchodzi w 2023 bardzo silnie w związki partnerskie. Jest to tylko taki właśnie mała wzmianka, żeby ta energia też nie odwróciła się do partnera przejawiając się taką bardzo mocną dyskusją, tak? Dlatego, że teraz jest czas na pielęgnowanie relacji rodzinnych. Mamy tutaj dziesiątkę pucharów, tak? Cieszymy się obecnością naszych dzieci w domu. Cieszymy się obecnością, widzimy nasze potomstwa, tak? Widzimy nasze budowane jakby mini emporium i cieszymy się widokiem tego i jesteśmy bardzo, bardzo w fajnej, harmonijnej energii. Widzimy sobie tam, dzieciaczki się bawią w domu i jest pełno układowe, świetne partnerstwo wodnika i o to należy właśnie walczyć, o to, żeby nie stracić z pola widzenia na horyzoncie celu tego bycia w tym układzie,
dlatego że ten układ doprowadza nas do właśnie totalnej fajnej satysfakcji bycia w komórce rodzinnej. Widzimy tutaj, że dzięki temu właśnie, że pojawiają się dzieci, dzięki temu, że pojawiają się, mamy taki pełny dom znowuż, chociaż na chwilę nawet mamy pełny dom, tak to też był właśnie okres świąteczny, który też fajnie się odbił na wodnikach, dzięki temu, że była jakby pełna chata, więc te związki też jakby miały pełne ręce i mamy obok naszej komórki rodzinnej odwróconą czwórkę pucharów, tak? Czyli wodniki wychodzą z, lakonicznie mówiąc, nudy. Mimo, że był pełny dom, pełno domostwo i wszystko było takie właśnie ciepłe i miłe i rozbujane domowo, mamy tutaj też wodnika, który wychodzi z rutyny. Pojawiają się tutaj nowe propozycje w związku, jeżeli chodzi o rozrywkę, pojawiają się nowe możliwości dla wodników i ten układ partnerski staje się bardziej atrakcyjny i na nowo wodniki odkrywają pasję razem z partnerem i to o tym właśnie mówi odwrócona czwórka pucharów, o tym, że wychodzimy z tej rutyny i zaczyna się coś znowuż dziać i w naszym kalendarzu, coś znowuż się dziać w naszym układzie partnerskim, takiego bardzo pobudzającego. Dzięki temu właśnie wodniki budzą się z zimowego marazmu. Mimo, że my jesteśmy w pełni zimy, to jednak mówię o tej szarej części poprzednich miesięcy. Mówimy tutaj też kartę, mamy odwróconą kartę sądu ostatecznego, opowiada o tym właśnie, że znowuż budzimy się z tego marazmu, to jest kontynuacja, nie będzie to jakaś taka diametralna zmiana, że nagle zupełnie inaczej będzie wyglądał nasz związek, ale opowiada o tym, że wodniki znowuż toczą styczeń 2023, w bardzo dobrym kierunku i rozpoczynają właśnie od odgrzebywania starych już swoich nawyków, które kiedyś były hobby, odnawianie swoich zainteresowań, odgrzebywanie też znajomości wspólnych z partnerem. Być może na horyzoncie pojawi się jakieś starzy przyjaciele, starzy znajomi, o których już dawno wodniki zapomnieli albo się odezwą na jakichś medialnych platformach i wodniki znowuż zaczną wychodzić z modelu 2, czyli ja i partner, i zaczną poszerzać swoje partnerstwo na więcej osób. Ja mówię tutaj o przyjaźniach, ja mówię tutaj o fajnych spędach socjalnych i tak właśnie styczeń wygląda. Pojawią się też bardzo miłe okazje. Mamy tutaj pazia pucharów. Dzięki temu właśnie, że wodniki na nowo zaczną jakby zapraszać siebie na kawę, zapraszać siebie na ciasto, zapraszać znajomych i wychodzą z ram pary jako dwa i wychodzą bardzo, poszerzają tą parę na więcej ludzi, zaczyna się pojawiać atrakcyjność w związku, tak? Ja nie mówię tutaj o klubie na przykład swingersów czy coś takiego, ja mówię tutaj o po prostu o fajnym poszerzeniu swoich horyzontów i wychodzenia z domu i jak najwięcej zapraszania i rewizytacji do swoich znajomych i tak dalej. Więc u wodników w związku pojawia się nowe powietrze, pojawia się świeże powietrze, świeże, mroźne, fajne, zimowe, świeżutki powiew, który obiecuje coś bardzo ciepłego
o czym mówi na końcu Paść Pucharów, tak? Mówi o bardzo fajnych rozmówkach, o bardzo fajnych ploteczkach, o bardzo fajnych, bardzo dużo okazji do wymiany racji, do wymiany swoich uczuć. Wodniki odkrywają platformę, w której są doskonale wysłuchane i doceniane, i partner też zupełnie inaczej patrzy na wodniki przez to, że partner widzi, jak wodniki znowuż brylują na szerszym polu, tak? Dzięki temu właśnie, że wodniki odkrywają się i zapraszają nowych ludzi do swojego domu, zostają zaproszone, dzięki temu, że wodniki zaczynają brylować od stycznia 2023 i dają szansę innym starym znajomym, dzięki temu partner widzi wodnika w nowym wydaniu i to wszystko odświeża zupełnie sytuację na rok 2023. No, czasami potrzeba jest odrobinę pomocy z zewnątrz, pierwiastków z zewnątrz, i taki właśnie karty tarota nam sugerują scenariusz dla wodników na styczeń 2023 w partnerstwie. Trzeba tylko uważać, żeby nie za bardzo brawurowo, o czym mówi nam pierwsza karta, nie za bardzo arogancko podejść do ochoty na taki zupełną zmianę rutyny domowej, tak? Powoli sobie z nią wejść i powoli sobie ją przedyskutować ze swoim partnerem, zamiast mówić na przykład: dzisiaj wychodzę i dzisiaj przecinamy rutynę, chcesz to wyjść, nie chcesz to nie wyjść, nie jest taki arogancki, tylko po prostu zaprosić partnera na jakąś nową przygodę dla Was na styczeń, typu: o, może odezwiemy się do A albo odezwiemy się do B, ostatnio mam ochotę na wyjście, coś takiego, zaskoczyć, coś zupełnie, co wychodzi z ram rutyny, a wszystko będzie właśnie w uczuciu miłym i bardzo błogim, rodzinnie, i to wszystko będzie pięknie zasklepione na styczeń. Więc mam tutaj też duże hasło powrotu dzieci do domu, duże hasło pełnej chaty, co jest też fajne. Życzę Wam, kochane wodniki, powodzenia i świetnego, cieplutkiego, miłego stycznia, i widzimy się wkrótce na czytaniu kosmogramu dla Was. Pozdrawiam.